Cześć Jacek z tej strony, witajcie w pierwszym dniu z siedmiu serii tutoriali o tym jak korzystać z tabletu graficznego. My w tym tutorialu i w naszych tutorialach przez te siedem dni będziemy korzystać i będziemy bazować nasze przykłady na tablecie firmy Wacom. Ja jestem ambasadorem firmy Wacom i Według mnie osobiście jest to najlepsza firma produkująca tablety, jeżeli chodzi o jakość i precyzję ich działania, dlatego ich używam w moim profesjonalnym życiu, fotografa, retuszera. Ale wiedza, którą Wam przedstawię w tej serii tutoriali przez te 7 dni, jest tak naprawdę uniwersalna. Natomiast gorąco polecam, jeżeli nie macie jeszcze tabletu. To firma Wacom oferuje nie tylko profesjonalne tablety z tej wyższej półki, ale również serię tabletów bardziej amatorskich. I tak jak wspomniałem, firma Wacom oferuje szeroki wachlarz produktów przeznaczonych do różnych zastosowań i różniących się stopniem zaawansowania. Najprostszym tabletem piórkowym jest obecnie One by Wacom, który jest dedykowany dla najbardziej początkujących użytkowników i posiada najbardziej podstawowe funkcje. Następnie seria Intuos posiada modele podstawowe w bardzo kompaktowej obudowie z dodatkowymi przyciskami i funkcjami bezprzewodowymi dla bardziej wymagających użytkowników. Jednak do profesjonalnego retuszu, do profesjonalnych zastosowań, Wacom oferuje trzy modele z serii Intuos Pro, które posiadają te same zaawansowane funkcje i jedno z najlepszych, jak nie najlepsze piórko ProPen 2 na rynku. Ale różnią się rozmiarem powierzchni roboczej i ilością przycisków funkcyjnych między sobą. Tak, na przykład SK ma najmniejszy oczywiście rozmiar przestrzeni roboczej i ma 6 przycisków, a MK i LK mają po 8 przycisków, ale i tak wszystkie mają jeszcze dodatkowo touch ring. Seria Pro jest wybierana przez profesjonalistów na całym świecie i bardzo często spotyka się retuszerów, którzy używają jeszcze poprzedniej generacji tych tabletów, ponieważ są one wciąż jednymi z najlepszych na rynku. I poza tabletami piórkowymi, Wacom w swojej ofercie ma również zewnętrzne ekrany z funkcją tabletu, które podłączamy do komputera i możemy po nich rysować albo retuszować bezpośrednio, właśnie na wyświetlanym zdjęciu na ekranie, który podłączamy do komputera. I tutaj Wacom również posiada szeroką linię produktów przeznaczonych dla różnych odbiorców. I tutaj Wacom One, nie myślić z One by Wacom, jest bardzo prostym tabletem ekranowym, który daje ogromną frajdę po prostu zrysowania bezpośrednio na wyświetlaczu, ale jest on przeznaczony dla jakich powiedzmy podstawowych użytkowników, a dla bardziej zaawansowanych są modele z serii Cintiq. Która również ma wersje podstawowe i zaawansowane z serii Pro, tak jak seria Intuos. I tutaj w serii Cintiq mamy wspaniałe ekrany od rozmiarów od 13 aż po aż 32 cale, tej najbardziej zaawansowanej konfiguracji Cintiq Pro. Dodatkową kategorią i taką klasą samą w sobie są tak zwane komputery piórkowe, czyli urządzenia, które nie wymagają podpinania się do zewnętrznego komputera czy laptopa, bo posiadają komputer, ekran i tablet, wbudowane wszystko w jedno urządzenie, na którym po prostu można bezpośrednio retuszować. I tutaj mowa jest o urządzeniach Mobile Studio Pro, które są po prostu genialne. Jest to moje marzenie, odkąd tylko dostałem je na testy. Żeby być na bieżąco ze wszystkimi modelami tabletów firmy Wacom, najlepiej po prostu odwiedzić stronę tabletygraficzne.pl, która znajduje się w opisie tego filmu. Zacznijmy od instalacji naszego tabletu. Znaczy, ja już mam zainstalowany, ale pokażę Wam, jak zainstalować tablet. I jak skonfigurować podstawowe parametry, tak żeby Wam się przyjemnie pracowało. Także musimy po prostu sobie wejść w przeglądarkę, albo jeżeli kupujecie i jest może płyta w zestawie, chociaż ktoś dzisiaj używa płyt, to może są sterowniki, ale wystarczy w naszych uko ukochanych Google'ach wpisać Wacom Drivers. Jak wpiszemy po polsku sterowniki, to tak naprawdę druga strona będzie ta poprawna, czyli Wacom.com, musimy patrzeć, żeby właśnie Google nas przekierowywało do strony Wacoma. I mamy drivers, pipe, te, czyli ten pionowa <gryso> kreseczka, Wacom. I tutaj na stronie mamy dużo różnych y, informacji. Wybieramy sobie system, cokolwiek. I teraz w zależności od tego, jaki tablet kupicie, takie sterowniki będziecie chcieli. Natomiast y, od razu już powiem, że w większości tych bardziej zaawansowanych ekosystem sterowników jest bardzo podobny. Także to jest fajne. I teraz tutaj ja... Z tej serii, którą, na której będę pracował i tej, którą mam polecam, czyli podstawowa, to jest PEN Tablets, czyli tablety piórkowe, czyli jest to urządzenie, które kablem podłączamy do naszego komputera i jest to takie, jakby urządzenie wskazujące, czyli tak jak myszka działa. Są tablety ekranowe, czyli mamy zewnętrzny ekran, który podpinamy do naszego komputera, i na naszym tablecie wyświetla się obraz. Możemy go zduplikować, możemy go powielić możemy rozszerzyć nasz pulpit. Na naszym tablecie wyświetla się obraz i możemy retuszować bezpośrednio na zdjęciu. Trzecią opcją są też tablety, które mają wbudowany komputer i nie potrzebujemy zewnętrznego komputera i jest to wtedy jednostka taka niezależna sama w sobie i możemy i na tym retuszować i pracować mamy to zdalne. Także na naszej stronie ja wybieram pen tablet, dlatego, że to jest to czego potrzebuję. Mam select product i tutaj mam bardzo długą listę różnych sterowników Intuos, Intuos, Intuos. Tak, wersja, którą ja używam, jest to Intuos Pro M. W tej chwili na co dzień do tej pory używałem Intuos Pro S. Sterowniki są tak naprawdę te same. Przechodzimy do kolejnej strony, gdzie musimy wybrać system albo Windows, albo macOS. Po ściągnięciu instalujemy. Wiadomo, next, 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 następny, następny. Akceptujemy wszystko, zgadzamy się na wszystko. Polityka prywatności, wiadomo, wszystko czytamy, ale instalujemy sobie, wymusi nam restart komputera, i będziemy mieli centrum mm, akcji, centrum sterowania Wacom. Ja sobie to włączę. Wacom Desktop Center będziemy mieli taki program. Zarejestruj swoje urządzenie. Wacom Desktop Center, taki program dostaniemy. Także mamy nasz Wacom Desktop Center. Mam go tutaj, akurat po polsku. Od razu po podłączeniu kablem USB, po podłączeniu się Bluetoothem bezprzewodowo, na przykład z donglem Wi-Fi, różne tablety mają różne opcje, ale kabel jest najbardziej stabilny. Kabel najbardziej polecam. Od razu wykrywa Intuos Pro M. Mamy 100% naładowania baterii, bo oczywiście, jak i mamy moduł bezprzewodowy. To ma też wbudowaną baterię. I mamy tutaj ustawienia. Mamy też również aktualizację, tworzenie usta kopii ustawień. To jest przydatne, jeżeli już mamy nasze ulubione ustawienia, skróty klawiszowe na piórku na tablecie chcemy wykonać kopię, uploadujemy ją sobie do chmury, ściągamy na nowym komputerze, instalujemy i mamy wszystko skonfigurowane. Tutaj mamy ustawienia orientacji, ustawienia dotykowe, ustawienia pióra. Ustawienia orientacji też mamy podczas instalacji sterowników, także ten krok już możemy pominąć. Jeżeli jesteśmy lewo-praworęczni podczas instalacji sterowników przy powitalnym programie z Wacom Desktop, Center, Wacom Desktop Center, mamy opcję wyboru, czy lewo, czy praworęczni. Głównie chodzi o to, że wtedy możemy obrócić nasz tablet i przyciski są z odpowiednio odpowiedniej strony, albo z lewej, albo z prawej. Najważniejsze, co nas będzie interesowało, tak naprawdę skupimy się tutaj na bardzo podstawowych rzeczach, tak żebyście wy skoordynowali sobie rękę z okiem. To, jak wy sobie ustawicie później dotyk, funkcję dotyku, gesty, takie rzeczy, to jest indywidualna sprawa. W to nie chcę się zagłębić, dlatego, że to jest po prostu naprawdę indywidualne. Dlatego przejdźmy do Ustawienia pióra. Ustawień przycisków ekspreski wspomnimy o tym, ale ja osobiście tego nie używam. Będziemy używali podstawowych narzędzi, także ja tego nie będę sobie programował. Ten ekran to jest dla mnie, szczerze mówiąc, najważniejszy ekran, dlatego że tutaj kontrolujemy siłę nacisku kontroluj i programujemy również dwa przyciski funkcyjne. Tak, jak widzicie na ekranie, to jest standardowe ustawienie siły nacisku i dwukrotności kliknięcia. Natomiast, jeżeli chodzi o programowalność tych dwóch przycisków na piórku, ja sobie ustawiam tak, że w moim piórku ten przycisk niżej, bliżej końcówki rysika, to jest przycisk prawego yy, przycisku myszy. To jest to samo, co jakbym kliknął prawym przyciskiem myszy. U góry mam przycisk wstecz, i tutaj, jak widzicie, Mam to skonfigurowane jako, mogę sobie rozwinąć, klawiatura, naciśnięcie klawisza i mam Ctrl Z. Tutaj nazwa jest zła, bo nazwa jest jeszcze ze starego, albo mogę sobie zrobić. Jeżeli umiem pisać to wstecz, mam OK. I to jest Ctrl Z. To jest w nowej wersji Photoshopa. W starej by było Ctrl Alt Z. To są moje podstawowe przyciski, których będę czasem używał podczas tego tutorialu. Jeżeli wy chcecie programować to inaczej, albo po skończonym kursie stwierdzicie, że chcecie to przeprogramować, śmiało, możecie wejść w ustawienia sterowników i w bardzo łatwy, szybki sposób możecie to zrobić. Tutaj, jak widzicie, rozwiniętą listę, macie albo. Kliknięcia, czyli zwykłe kliknięcie lewym przyciskiem, prawym, środkowym, dwukrotne kliknięcie, klawiatura. Macie modyfikator, czyli możecie Shift zrobić, cofnij to tam też zależy, jak, jak Wam interpretuje. Macie różne tryby tablety, nawigacji wstecz, obróć, przybliż, naprawdę dużo rzeczy możecie sami skonfigurować, ale najważniejsze to, co chcemy zrobić, to mamy tutaj nacisk końcówki i ta kontrola nacisku. To będziemy mogli modyfikować w dalszych dniach podczas naszych lekcji, jeżeli będziecie mieli problemy z nadążaniem y, za powiedzmy ćwiczeniami albo jeżeli będziecie mieli problemy z ćwiczeniami. Nie nadążanie, tylko po prostu problemy z ćwiczeniami. Dlatego, że będziemy ćwiczyć właśnie precyzję nacisku naszego, naszego piórka. I tutaj na dole mamy aktualny nacisk. Kliknij i maksymalny, czyli jeżeli ja teraz rysikiem, końcówką rysika dotknę powierzchni mojego tabletu i zacznę przyciskać, to zauważcie, że ten wskaźnik mi rośnie, czyli on mi pokazuje, ja teraz dotykam lekko, i im mocniej ja przycisnę, tym bardziej on się zapełnia. Czyli on mi pokazuje, jak mocno muszę przycisnąć, żeby wykonać pełen zakres nacisku, kontroli nacisku mojego piórka. To nam się przyda w późniejszych dniach. Tu chodzi o to, że. Możemy zrobić duży pędzel, mieć duży rozmiar pędzla, ale jeżeli lekko przyciśniemy, to nam tylko środeczek zacznie malować. A jeżeli chcemy malować całą wielkością pędzla, to będziemy musieli maksymalnie właśnie przycisnąć nasze piórko. Także to jest po prostu po to. Tak samo z przepływem to będziemy ćwiczyć. Standardowo jest to na środku. Ja robię sobie troszeczkę w prawo, czyli tak żebym ja musiał mocniej naciskać, żeby przejść przez większy zakres nacisku. Dlatego że ja osobiście przyzwyczajony jestem do tego, że bardzo często dosyć lekkie ruchy piórka wykonuję ja lubię, żeby te lekkie piórka, te lekkie ruchy i lekkie naciśnięcia piórka nie były od razu mocnym efektem, czyli chcę wydłużyć ten zakres nacisku. Dlatego ja sobie robię ciut tutaj, e, nacisk z końcówki o jedno, w prawo w kierunku dużo. Mamy tutaj jeszcze takie coś dostosuj, tutaj skrzywa, możemy tą czułość sobie bardziej dostosować, możemy złapać za ten punkt i możemy sobie zrobić zakres tej krzywej trochę inny, ale dla mnie ten standardowy on jest ok. Drugą bardzo ważną rzeczą jest mapowanie naszego tabletu. Nasz tablet wygląda tak, że mamy z lewej strony przyciski funkcyjne w tym modelu, niektóre mają u góry, ale każdy model tabletu ma również zaznaczoną powierzchnię roboczą. I na tej powierzchni roboczej jest to tak jakby odwzorowanie naszego ekranu, naszego komputera. Czyli jeżeli tutaj mam zaznaczone narożniki, to jeżeli ja piórkiem przyłożę w lewy górny róg tabletu, to kursor powinien mi iść właśnie w lewy górny róg ekranu. Jeżeli ja przejadę ręką do prawego górnego, to kursor musi mi iść do prawego górnego. I tak jest to tryb tabletu, dlatego że mamy również, jeżeli przejdziemy do mapowania, tryb myszy. Jeżeli pracowaliście kiedyś myszą i na przykład przewijacie stronę albo macie wolny kursor, to to co robicie, to jest po prostu, załóżmy, że to jest myszka, jedziecie w prawo, kursor Wam dojeżdża do połowy ekranu, Wy podnosicie myszkę, przesuwacie i jedziecie znowu prawo. Kursor się nie rusza, ale w momencie, kiedy Wy podniesiecie myszkę i przesuniecie, to kursor od środka ekranu zacznie jechać w prawo. I tutaj możemy zrobić ten sam tryb, czyli jeżeli ja sobie przejadę, na przykład mam dużo więcej monitorów i nie chcę, żeby tablet był mapowany na więcej monitorów, to mogę jeździć tym kursorem i go przesuwać coraz dalej, coraz dalej, ale to nie jest dobry tryb do pracy z tabletem, jeżeli chodzi o retusz zdjęć. Najlepszym trybem jest tryb piórka. I jest to podstawowy tryb, który od razu mam włączony przy instalacji. Czyli, jeżeli ja na zdjęciu mam coś w lewym górnym rogu, to moja ręka idzie do lewego górnego rogu. Nie przesuwam, żeby jechać wyżej, tylko jeżeli ja teraz, zauważcie na ekran, mam kursor w lewym górnym rogu. Tutaj przycisnę sobie moje piórko, ja je podniosę, nic się nie dzieje na ekranie. Teraz obniżę w prawym górnym rogu, dolnym, przepraszam, to mój kursor znajduje się w prawym dolnym rogu. Podnoszę, on po prostu mi przeskakuje na ekranie, czyli to jest fizyczne odwzorowanie mojego ekranu. Ale jeżeli zwrócicie uwagę na to, co się dzieje właśnie w sterownikach u mnie, to ja mam zrobione coś takiego, tutaj obszar tabletu, mogę sobie zrobić pełen, czyli. Pełen obszar tabletu, tak jak mam zaznaczone, odpowiada mojemu dokładnie ekranowi. Czyli tutaj, klikając, mam idealnie kursor w lewym górnym rogu, a tutaj w prawym dolnym. Tutaj w prawym górnym, w lewym dolnym i na środku mi się pokazuje. Bardzo intuicyjne. Ja osobiście bardzo lubię wykonywać dosyć krótkie, małe ruchy piórkiem. I wolę, żeby na przykład mój nadgarstek był w miarę statyczny. Nie lubię jeździć całym łokciem po całym tablecie. To jest Wasza indywidualna sprawa. Na początku nawet trochę bym polecał ten tryb pełnego tabletu. Ja ograniczam sobie obszar roboczy mojego tabletu, żeby wykonywać mniejsze ruchy, a móc przejechać po całym ekranie szybciej. I tutaj wtedy w obszarze tabletu biorę obszar, a nie pełen. I tutaj jest taki kwadracik, prostokącik, który ja mogę sobie modyfikować, ciągnąć za brzegi albo nawet mogę wprowadzić współrzędne co do powiedzmy jakiegoś punktu w zależności jaką rozdzielczość oferuje nasz tablet. Ale mogę też sobie tak właśnie zmapować albo mogę kliknąć, aby określić obszar tabletu i wtedy klikam na i mi się wszystko definiuje. I ja ten mój obszar definiuję sobie trochę mniejszy. I teraz zauważcie, że ja prawie nie odrywając łokcia, czyli ruchem takiego płynnym ruchem nadgarstka przejeżdżam przez cały ekran a nie muszę jeździć wykonywać tego bardzo długiego ruchu. Ta wersja tabletu jest to wersja średnia, czyli M. Ona ma większy obszar roboczy. Na co dzień pracowałem na wersji trochę mniejszej, stąd też to przyzwyczajenie, ale jeżeli Bardziej się też zajmujecie digital painting, paintingiem albo ogólnie grafiką rysowaniem, to częściej będziecie wykorzystywać pełną rozdzielczość tabletu, pełny obszar roboczy. Ja osobiście lubię sobie trochę ten obszar ograniczyć, ale wiem, że to nie jest dla każdego. Także to miejcie na uwadze, to jest bardzo indywidualna sprawa. Dobrze, użyj pismo odręczne Windows. Tutaj w zależności od systemu nie będziemy się zagłębiać, ale. To, o czym muszę wspomnieć, to niestety Windows się gryzie z tabletami piórkowymi. I mając tablet Wacoma lub też innych firm, musicie niestety wyłączyć kilka opcji w samym Windowsie. Ale na to jest osobny film, dam go w linku w opisie poniżej. Natomiast skupmy się na takich podstawach, żeby to naprawdę to i tak już jest długi film, a jest to tylko wprowadzenie. Dobrze. I mamy jeszcze coś takiego jak ustawienia Express Key, czyli ustawienia naszego panelu bocznego z naszymi wspaniałymi klawiszami. Ta wersja tabletu ma ich 8. Wersje mniejsze mogą mieć na przykład 6, albo wersje bardziej podstawowe, 4 przyciski. Niektóre nie mają tego środkowego kółeczka. Tutaj ja akurat ja tych przycisków nie będę używał w tym tutorialu. To jest dla Was, bo wyrobicie sobie z czasem styl retuszu. I w danym stylu retuszu będziecie również wykorzystywać ograniczoną liczbę narzędzi. Nie będziecie używać wszystkich narzędzi dostępnych w Photoshopie. Niektóre klawisze możecie sobie przypisać pod akcję, także to jest w zupełności sprawa indywidualna. Ja bardzo lubię skrótów klawiszowych używać na klawiaturze laptopa lub komputera. Także osobiście. Dla mnie, jakby była sama przestrzeń robocza, to by było genialnie. Ale w tym panelu mamy tutaj oczywiście wszystkie zmapowane. Możemy sobie zrobić dowolną konfigurację, tak samo jak tych dwóch przycisków na naszym piórku. Później mamy pierścień dotykowy, czyli nasz ten rocker. On jest, możemy go ustawić na wiele różnych tutaj możliwości. Mam cztery do konfiguracji i w zależności prawo-lewo będziemy robić. Różne akcje, także na dobrą sprawę mamy 8 możliwości. No wiadomo, niektóre są powiększające, że żeby powiększyć zdjęcie, po prostu w, na przykład robimy kółkiem w prawo, a pomniejszyć w lewo i to możecie sobie dowolnie konfigurować. Także to jest naprawdę dla Was. Warto też wspomnieć, że możliwość konfiguracji skrótów klawiszowych jest również zmienna, jeżeli chodzi o programy, bo możemy sobie zaprogramować, żeby na przykład w Photoshopie te klawisze by działały w jeden sposób, a w Lightroomie w inny. Ale to też nie o tym jest ten, ta seria poradników. Teraz mamy z tą podstawową wiedzą zainstalowany tablet. Wiecie, jak skonfigurować podstawowe rzeczy na tablecie. Gdzie one są? Jeżeli chcecie to robić, gorąco polecam zagłębić się w ten Wacom Desktop Center. Ja... Przez te 7 dni, czyli następne 6, będę się skupiał na bardzo podstawowych technikach, i jedyne co będziemy zmieniać, to ewentualnie moc nacisku naszego piórka, jeżeli będziemy do tego na przykład wracać, ale tak naprawdę, i będę używał klawisza wstecz, może, ale tak naprawdę samo to, żebyście wiedzieli, jak posługiwać się tabletem że klikacie sobie na przykład w lewy górny róg i ten kursor wam tam idzie. To jest najważniejsze co musicie wiedzieć tak naprawdę przez te 7 dni. I to co my teraz powiedzieliśmy to już jest wystarczająco żebyśmy zaczęli kolejne lekcje i na tym dzisiaj skończymy także dzisiejszy dzień był poświęcony właśnie konfiguracji i instalacji instalacji i konfiguracji samego tabletu i teraz. Po prostu zanim zacznie się jutrzejsza lekcja, możecie sobie tabletem po waszym systemie próbować się poruszać. Czyli używajcie go jak myszki przez na przykład chwilę, przez następny dzień. Możecie zauważyć, że na przykład przewijanie stron działa inaczej, że zamiast łapania za ten pasek z boku przewijania, wystarczy, że po stronie jakiejś internetowej będziecie jeździli góra dół i ona sama będzie się przewijać. Chodzi o to, żebyście się zaznajomili trochę z waszym sprzętem, żebyście wygodnie trzymali piórko, żebyście zobaczyli, czy używacie całej przestrzeni tabletu, czy na przykład ten kursor wam za wolno jeździ i wolicie na przykład sobie ograniczyć trochę przestrzeń, żeby ten kursor był taki bardziej responsywny, trochę szybciej latał. Także to jest lekcja na dzisiaj. Instalacja, konfiguracja i zabawa po systemie samym tabletem, czyli bierzecie na przykład, idziecie sobie w przeglądarkę, próbujecie tutaj coś robić, wpisujecie sobie stronę, nie wiem, no Zacznij, powiedzmy, że onet i teraz będzie bardzo nieaktualny tutorial, bo za każdym, o Boże. Już się zaczyna blokowanie wszystkiego. Będzie bardzo nieaktualny tutorial, bo będziecie wiedzieli przynajmniej kiedy był nagrywany zawsze. I teraz zauważcie, na przykład, że ja przewijam stronę, klikając gdzieś na stronie i klikając po prostu piórkiem, tak robić taki flick. To jest dosyć intuicyjne, jeżeli chodzi o tablet, bo to jest tak, jakbyście na telefonie palcem przesuwali po środku ekranu, ale możecie oczywiście też złapać pasek boczny i nim jeździć. Krzyżyk. Także sprawdźcie sobie, czy wystarczająco precyzyjnie trafiacie w dane punkty posługując się tabletem i piórkiem do końca dzisiejszego dnia, jak będziecie siedzieli przed komputerem. A my widzimy się jutro na pierwszej lekcji zrysowania, powiedzmy, i będą wtedy już ćwiczenia. Także do zobaczenia jutro.